Ja bym chciał się spytać odnośnie tego przeskoku, jaki miał Pan między liceum a studiami w Ameryce. Jak to na Pana wpłynęło? Tak, mógłby Pan powiedzieć. Świetne pytanie. Wiecie, no, znaczy, to jest dobre pytanie, bo Wy niedługo możecie stanąć przed takim wyborem i możecie też zdecydować, że przynajmniej na jakiś czas opuścicie kraj. Nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego, szczególnie jeżeli postanowicie, że w liceum czy na studiach pojechać na przynajmniej jakieś części tej nauki właśnie za granicę. To jest świetna nauka. To jest świetna nauka poza książką. Oczywiście to, czego ja nauczyłem się na wykładach, to jest jedno, ale to też pozwala taki wyjazd do kraju, do jakiegoś innego kraju, pozwala poszerzać horyzonty. Co to znaczy? To pozwala, żebyście też patrzyli na siebie, na swój kraj, na to, co się dzieje tutaj na miejscu, troszeczkę inaczej. To pozwala Wam też rozumieć pewne mechanizmy troszeczkę inaczej. Ale to też pozwala Wam zobaczyć tą inność, tak? Zobaczyć inność języka, zobaczyć inność kultury, poznać innych ludzi. Zdacie sobie sprawę z tego, że wszyscy jesteśmy troszeczkę inni, ale wszyscy chcemy tego samego, tak? Chcemy spokoju, dobrobytu, szacunku, chcemy tych wszystkich w zasadzie podstawowe wartości w takim samym zakresie. I jeżeli Ty mnie pytasz, co mi to dało, to wydaje mi się, że to mi dało nawet krytyczne spojrzenie na mój własny kraj. Kocham moją ojczyznę, uważam, że to jest najlepszy kraj na świecie, ale też potrafię popatrzeć w nasze niedociągnięcia, potrafię spojrzeć na naszą historię i ocenić ją, wydaje mi się, trochę bardziej krytycznie. I to jest dobre. To jest dobre, bo wiadomo, że należy kochać swój kraj, należy patriotycznie podchodzić do swoich obowiązków, ale też nie należy wkładać w chóra optymizm i należy szukać rozwiązań. A taki wyjazd właśnie w takim młodym wieku, nawiązywanie kontaktów z innymi rówieśnikami w innych krajach jest naprawdę bezcenny. Ja w tej chwili mogę się pochwalić i szczycić tym, że w zasadzie na każdym kontynencie mam jakiegoś znajomego, mam kolejną koleżankę, do której mogę zadzwonić, wysłać maila i zapytać się, co słychać, czy zapytać się, co tam się dzieje i trochę lepiej rozumieć tą naszą całą planetę. Bo ta nasza planeta w dobie globalizacji, w dobie tego, co widzimy, telewizji satelitarnej, telefonów komórkowych, internetu, ona się staje bardzo szybko, bardzo małym miejscem. I musimy bardzo szybko zdać sobie sprawę z tego, że zamykanie się w krajach, w państwach, to już nie ma sensu, to do niczego dobrego nie doprowadzi. Musimy myśleć trochę szerzej. Musimy myśleć o sobie, tak, jesteśmy dumnymi Polakami, ale myślmy o tym, że chcemy być też dobrymi Europejczykami, a później myślmy o tym, żebyśmy byli dobrymi obywatelami świata, żebyśmy myśleli w kategoriach tego, że ta planeta należy do nas wszystkich i musimy starać się, żeby wspólnie, razem jej nie niszczyć przede wszystkim, żebyśmy też nie niszczyli się nawzajem, żebyśmy razem współpracowali. I to dał mi ten wyjazd. I z tego jestem bardzo dumny i zachęcam Was do tego, żebyście przykładali się do nauki. Przykładajcie się do nauki, uczcie się języków, różnych języków. Angielski jest bardzo popularny, ale uczcie się niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, mandaryńskiego, no bo wiadomo, Chińczycy teraz też są coraz silniejsi na świecie. To są takie rzeczy podstawowe. Ja to widzę w swojej pracy w Parlamencie Europejskim. I to chcę, że nie chcę tu politykować, ale zwracajcie uwagę na swoich reprezentantów, tych 51, o których wspomniałem. W Parlamencie Europejskim każdy może mówić w swoim własnym języku. Na sali plenarnej, na posiedzeniach komisji, ja zawsze mówię po polsku. Zwykle mówię po polsku. Ale pamiętajcie, że w takich miejscach, na sali plenarnej i w komisjach, już wszystko jest dogadane. Tam się przychodzi przedyskutować jakiś projekt, tam się przychodzi na głosowanie. A prawdziwe sedno pracy poselskiej to praca w biurze. To praca polegająca na tym, że ja zadzwonię do swojego kolegi czy koleżanki z danej komisji i powiem: słuchaj, pragnę do ciebie wytłumaczyć ci, o co mi chodzi. Wytłumaczyć ci może poprzez moją poprawkę. Może wytłumaczysz mi, o co ci chodzi w twojej poprawce, bo ja się z tym nie zgadzam. Na tym to polega.
jeżeli taki przedstawiciel jakiegoś kraju nie potrafi się porozumieć w innym języku, no to ta komunikacja jest utrudniona. Także zwracajcie uwagę na to, jakich przedstawicieli wysyłamy tam do Brukseli. Czy potrafią mówić przynajmniej w jednym z dwóch języków roboczych Unii Europejskiej? Robocze języki to angielski i francuski. To są robocze języki. Poza oficjalnymi, o którym wspomniałem. Oficjalne języki są dobre do sali plenarnej, do posiedzeń komisji. Ale te robocze języki pozwalają na komunikację bezpośrednią, bez tłumaczy. Jeżeli ktoś nie ma tej możliwości, tej znajomości danego języka, to wiadomo, że nie jest w stanie dobrze wykonywać swojego mandatu, nie jest w stanie dobrze nas wszystkich reprezentować. Także Was zachęcam, uczcie się też języków, ale przykładajcie się do nauki, bo potrzebujemy. Nie mówię, żebyście wszyscy wyjeżdżali do Brukseli, ale potrzebujemy Was. Potrzebujemy, żebyście przykładali się teraz tutaj w szkole, ale nie było liceum, później niektórzy z Was na studiach i żebyście myśleli też o karierze w Brukseli. Bo potrzebujemy mądrych ludzi tacy jak Wy. Potrzebujemy ludzi, którzy są przygotowani, żeby dobrze pilnowali naszych interesów tam na miejscu też. Także zwracajcie na to uwagę i proszę przykładajcie się do nauki.